Let me start. Om Jnana Timirandasya Janagana Salakayam Chakshus Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Sapitam Jena Bhutale Swayam Upakara Maya Dadati Saparantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagachatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Purijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Stuta Devi Pranamami Hari Priye Vancha kapatiru vischa kripa sindhu vayevacha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasvari Gaura Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're chapter 6, Nectar Devotion. Nana shastra vichara naika nipuno sadharma samstapako lokanam hitakarino tribhuvane manyo sayo yariko Radha Krishna parara vindavajana mandena mataliko Vande rupa sanatano ragujago Sri Jiva Gopalago. So this is a important chapter. We can see here in this chapter that the Rikvik philosophy is defeated. To jest bardzo ważny, ten szósty rozdział Nektaru Oddania. W nim pokonana jest filozofia Rikvik. Are there any Rikviks still in Poland? I don't know of any. Czy są jacyś Rikvicy w Polsce? No. Well, that's good. Yes, no. Okay. How to discharge devotional service? Jak pełnić służbę oddania? Sri Rupa Goswami states that his elder brother, Sanat Goswami, has compiled Hari Bhakti Vilas for the guidance of the Vaishnavas, and therein he has mentioned many rules and regulations to be followed by the Vaishnavas. Some of them are very important and prominent, and he will now mention these very important items for our benefit. The purport of this statement is that Srila Rupa Goswami proposes to mention only basic principles, not details. For example, a basic principle is that one has to accept a spiritual master. Exactly how one follows the instruction of a spiritual master is considered a detail. For example, if one is following the instruction of a spiritual master and that instruction is different from the instruction of another spiritual master, that is called detailed information. But the basic principle of acceptance of a spiritual master is good everywhere, although the detail may be different. Sri Rupa Goswami does not wish to enter into details here, but he wants to place before us only the principles. Sri Rupa Goswami oznajmia, że jego starszy brat, Sanatana Goswami, skompilował Hari Bhakta Vilas, aby służył on za przewodnik dla Vaishnavów i umieścił w nim wiele zasad i przepisów, których Vaishnavowie powinni przestrzegać. Są bardzo ważne i Śrila Rupa Goswami wymieni te bardzo ważne punkty dla naszej korzyści. Stwierdzenie to oznacza, że Śrila Rupa Goswami zamierza wymienić tylko zasady podstawowe, nie zagłębiając się w detale. Na przykład podstawową zasadą jest to, że należy przyjąć mistrza duchowego, a dokładne informacje o tym, jak należy przestrzegać instrukcji mistrza duchowego, są uważane za informację szczegółową. Na przykład jeśli ktoś przestrzega instrukcji swego mistrza duchowego, a ta instrukcja jest różna od instrukcji innego mistrza duchowego, to to nazwane jest informacją szczegółową. Ale podstawowa zasada o przyjęciu mistrza duchowego jest dobra wszędzie, chociaż szczegóły mogą być różne. Śrila Rupa Goswami nie chce tutaj zagłębiać się w detale, ale pragnie przedstawić nam tylko zasady. So. Just the basic principles are we gonna get here from the Nectar of Devotion.
Z nektaru oddania dostaniemy tylko takie podstawowe zasady. He mentions the basic principles as follows. One, accepting the shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master, becoming initiated by the spiritual master, learning how to discharge devotional service from him, obeying the order of the spiritual master with faith and devotion, following in the footsteps of great acharyas, teachers under the direction of the spiritual master. Wymienia on następujące podstawowe zasady. Przyjęcie schronienia lotosowych stóp bona fide mistrza duchowego, przyjęcie inicjacji od mistrza duchowego i uczenie się od niego, w jaki sposób pełnić służbę oddania, wypełnianie poleceń mistrza duchowego z wiarą i oddaniem i cztery, podążanie śladami wielkich aczariów, nauczycieli pod kierunkiem mistrza duchowego. Here we see, which is applicable for us, that the ISKCON gurus are giving initiation and training their disciples, but under the direction of the acharya, means Śrīla Prabhupāda. Tutaj widzimy, jak to jest również postrzegane w ISKCONie, że wszyscy przyjmujemy schronienie mistrza duchowego, od którego przyjmujemy instrukcje, zgodne z zasadami wyznaczonymi przez Śrīla Prabhupāda. In other words, if one of the initiating spiritual masters in ISKCON gives us an instruction that we feel is not pleasing to Śrīla Prabhupāda or not authorized by Śrīla Prabhupāda, we have a right to object. Innymi słowy, duchowy da nam instrukcję, która wydaje nam się, że nie jest zgodna z instrukcjami Śrīla Prabhupāda, czy wydaje nam się, że nie zadowala Śrīla Prabhupāda, to mamy prawo do obiekcji. And how do we object? We can go to the administrative authorities in ISKCON, like temple president, GBC, and complain that our spiritual master has told us this, but we're bewildered because it doesn't seem to be what Prabhupada would want. A jak wyrażamy swoje obiekcje? Idziemy do tej linii autorytetów w ISKCONie, czyli prezydenta świątyni bądź GBC, i mówimy, że dostaliśmy taką instrukcję, ale wydaje nam się, że ona nie zadowoli Śrīla Prabhupāda. So this is been dealt with by the GBC. They've written papers called Parallel Lines of Authority. I tym zajmuje się GBC. Jest taka książka, która wyjaśnia te zasady funkcjonowania. Zatytułowana jest ona Równoległa linia autorytetu. So both authorities are there and they should run parallelly without any difficulty. Także są te dwa rodzaje autorytetów i one równolegle powinny być, należy się stosować do tych obu autorytetów. Clearly what Śrīla Prabhupāda wanted, he was thinking that he was making a mission that would go on for 10,000 years. I jest to dokładnie to, czego Śrīla Prabhupāda chciał, tworząc misję, która będzie funkcjonować przez 10 tysięcy lat. And he told us very clearly in the last days we should keep the acharya in the center. I bardzo jasno nam powiedział w swoich ostatnich dniach, że powinniśmy acharya utrzymywać w centrum. And he wanted in all his temples, daily guru puj, his photo is there. I chciałby we wszystkich świątyniach codziennie odbywała się guru puja z jego fotografią. And we see that some of the ISKCON people have left ISKCON because of this and started their own movement. I widzimy, że z tego powodu niektóre osoby odeszły z ISKCONu i stworzyły swoje własne ruchy. So we wish them well, but we are loyal to Śrīla Prabhupāda and we want to try our best to follow the system he left us with. My dobrze im życzymy, ale pozostajemy lojalni Śrīla Prabhupādzie i podążamy za systemem, który on nam zostawił. Number 5, inquiring from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. Being prepared to give up everything material for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. That means that when we are engaged in devotional service of Krishna, we must be prepared to give up something which we may not like to give up. And also we have to accept something which we may not like to accept. 5. Pytanie mistrza duchowego, w jaki sposób awansować w świadomości Kryszny? 6.
bycie gotowym na porzucenie wszystkich rzeczy materialnych dla zadowolenia najwyższej osoby Boga, Shri Krishny. Oznacza to, że jeśli jesteśmy zaangażowani w służbę oddania dla Krishny, musimy być przygotowani, aby porzucić coś, czego możemy nie chcieć porzucić, i również musimy przyjąć pewne rzeczy, których możemy nie chcieć przyjąć. In other words, there's some prohibitions and some activities which we should take up that requires some discipline. Innymi słowy, są pewne zasady, pewne zakazy, jak również pewne nakazy, rzeczy, które powinniśmy przyjąć i przestrzeganie tego wymaga trochę dyscypliny. Discipline in English comes from the word disciple. They're connected. It means that we follow the instruction without question. W języku angielskim słowo dyscyplina, jak również uczeń, po angielsku disciple, są powiązane. To znaczy, że musimy, by być właściwymi uczniami, odpowiednio przestrzegać dyscypliny. Especially once initiation is there, we take a vow in front of the deity and the Vaishnavas and spiritual master, then we shouldn't again question, you know, why no illicit sex, why no meat eating. Zwłaszcza w przypadku inicjacji składamy obietnice w obecności bóstw, także po złożeniu tych obietnic nie powinniśmy już tak kwestionować, o dlaczego mamy nie jeść mięso, dlaczego mamy przestrzegać zakazu niedozwolonego seksu i tak dalej. Why we're fasting on Ekadasi. Czyli dlaczego mamy pościć w Ekadasi. Number 7, residing in a sacred place of pilgrimage like Dwarka or Vrindavan. Number 8, dealing with the material world only as far as necessary. Number 9, observing the fasting days on Ekadasi. Number 10, worshipping sacred trees like banyan trees and others. 7. Zamieszkanie w świętym miejscu pielgrzymek, takim jak Dwaraka czy Vrindavana. 8. Przyjmowanie tylko tego, co jest konieczne oraz wchodzenie w kontakt z tym materialnym światem na tyle, na ile jest to niezbędne. 9. Przestrzeganie postów w Ekadasi i 10. Oddawanie czci świętym drzewom, takim jak drzewo banianowe i tak dalej. Okay, any questions so far? Czy do tego są jakieś pytania? These 10 items are preliminary necessities for beginning the discharge of devotional service in regulated principles. In the beginning, if a neophyte devotee observes the above mentioned 10 principles, surely he will quickly make good advancement in Krishna consciousness. Te 10 punktów to wstępne wymagania dla rozpoczęcia służby oddania według regulujących ją zasad. Jeśli początkujący bhakta przestrzega na początku tych wyżej wymienionych 10 zasad, z pewnością szybko zrobi postęp w świadomości Kryszny. So it's very clear, then we shouldn't jump over and think we can just do everything spontaneously. Jest to bardzo jasne, że nie powinniśmy myśleć, że możemy tak przeskoczyć i wszystko robić spontanicznie. We saw practically that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada, they were cautious not to associate with the young members of the opposite sex. Widzieliśmy praktycznie, jak Śla Prabhupada czy Śla Bhakti Siddhanta byli bardzo uważni, żeby nie obcować z osobami płci przeciwnej. So we shouldn't think that we're so liberated that we can mix very freely with the opposite sex. Także podobnie my nie powinniśmy myśleć, że jesteśmy na tyle wyzwoleni, że możemy dowolnie mieszać się z osobami płci przeciwnej. The next set of instructions is listed as follows. One should rigidly give up the company of non-devotees. Two, one should not instruct a person who is not desirous of accepting devotional service. Those two. Kolejny zestaw instrukcji przedstawia się następująco. Jeden, należy zdecydowanie porzucić towarzystwo abaktów. Dwa, nie należy pouczać osoby, która nie pragnie przyjąć służby oddania. Okay, so first point, maybe I have trouble for some of you who were living with your parents and so on, and maybe still trouble for some of you. But it means that not to mix intimately with them. Ten pierwszy punkt
może nie być łatwy do przestrzegania dla wszystkich z was, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają ze swoimi rodzicami, którzy nie są baktami, ale odnosi się tego, żeby tak intymnie nie obcować z tymi osobami. And also that we should not be so, you know, determined to instruct them about accepting devotional service if they're not inclined. Ale też to, drugi punkt jest taki, że nie należy zbytnio ich instruować i przymuszać do przyjęcia służby oddania, jeśli nie mają do tego skłonności. This is the ninth offense. We know in the chanting of the holy name, the ninth offense is to instruct the faithless persons about the glories of the holy name. Jest to dziewiątą obrazą przeciwko intonowaniu świętych imion. Jest nią instruowanie osób niewierzących o chwałach świętego imienia. So we have to deal with them in a formal way. There, you know, we know there's six items of intimate association by revealing our mind, having listened to them reveal their mind, exchanging prasadam together, like that, these six items we should follow only with devotees. Także nie powinniśmy zbyt intymnie mieszać się z takimi osobami. Wiemy, że jest sześć zasad wymiany miłości przedstawionych w nektarze instrukcji, takich jak na przykład otwieranie umysłu w zaufaniu, zadawanie poufnych pytań, dawanie prasadam, przyjmowanie prasadam. Te rzeczy należy wymieniać tylko pomiędzy baktami. So this may be difficult if our mother is a non-devotee and she's cooking for us, so it's not good. If it's better to cook for ourselves or to fast. Także to może być takie trudne, jeśli na przykład nasza matka, jeśli nie jest baktinką, jeśli dla nas gotuje, to no nie jest dobre przyjmowanie takiego jedzenia. Lepiej jest gotować sobie samemu, czy nawet pościć. Number three, one should not be very enthusiastic about constructing costly temples or monasteries. Number four, one should not try to read too many books, nor should one develop the idea of earning his livelihood by lecturing or by professionally reciting Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. Trzy. Nie powinno się być bardzo entuzjastycznym odnośnie konstruowania drogich świątyń czy zakonów. Cztery. Nie należy usiłować czytać zbyt wielu książek, ani nie należy pragnąć zarabiać na życie poprzez dawanie wykładów czy zawodowe recytowanie Srimad Bhagavatam czy Bhagavad Gity. Number five, one should not be neglectful in ordinary dealings. Number six, one should not be under the spell of lamentation in loss or tribulation in gain. Number seven, one should not disrespect the demigods. Number eight, one should not give unnecessary trouble to any living entity. Pięć. Nie należy być lekceważącym w zwykłych stosunkach międzyludzkich. Sześć. Nie należy lamentować z powodu straty, ani unosić się radością z powodu zysku. Siedem. Powinno się darzyć szacunkiem półbogów. Osiem. Nie powinno się niepotrzebnie niepokoić żadnej żywej istoty. Number nine. One should be careful. One should carefully avoid the various offenses in chanting the holy name of the Lord or in worshiping the deity in the temple. Number 10, one should be very intolerant toward the blasphemy of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, or his devotees. 9, powinno się starannie unikać popełniania zniewag przy intonowaniu świętego imienia Pana czy przy wielbieniu bóstw w świątyni. 10, absolutnie nie powinno się tolerować zniewagi przeciwko najwyższej osobie Boga, Krishnie, czy jego wielbicielom. So this last item is important because we're bound to encounter sometimes those who are atheistic, actively against devotional service. Ten ostatni punkt jest ważny, gdyż nieuchronnie będziemy spotykać osoby, które są przeciwne służbie oddania. The best that we should avoid them, but if it's not possible, sometimes we have to be very strong with our words. Najlepiej jest ich unikać, ale gdy tego się nie da, to powinniśmy być bardzo mocni w swoich słowach. Not to allow them to talk ill of the Vaishnavas or of the Lord. By nie pozwolić im źle mówić o Vaishnavach, a nie o Panu. We know the first offense is to speak ill of the
or to blessing the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. Wiemy, że pierwszą obrazą przeciwko intonowaniu świętych imion jest znieważanie baktów, którzy poświęcili swoje życie propagowaniu świętych imion Pana. We should we don't have to think that they're perfect. We can see that they maybe have some defects, but because they're taking the process, we should be respectful that these defects will gradually be removed. Może te osoby nie są doskonałe, ale ponieważ podjęły one proces służby oddania, to stopniowo oczyszczą się z tych defektów. But we saw Srila Prabhupada sometimes get very angry with the those who ridicule the devotees. Widzimy, jak Srila Prabhupada czasem bardzo się złościł na osoby, które wyśmiewały baktów. Or ridicule devotional service. Czy wyśmiewały służbę oddania. He didn't tolerate. He said, no, this is the only way. Nie tolerował tego. Mówił, że to jest jedyny sposób. Especially with Hindus, oftentimes they don't like this idea that devotional service is the only way. Zwłaszcza w przypadku Hindusów, często im nie podoba się ta idea, że służba oddania jest jedyną drogą. Sometimes Prabhupada said that this whole of Bengal has gone to hell because of the influence of this Ramakrishna mission. Kiedyś Srila Prabhupada powiedział, że cały Bengal Zachodni poszedł do piekła z powodu wpływów tej misji Ramakrishna. Because their philosophy is that all paths lead to God, so whatever you do, that's okay. Ich filozofia jest taka, że wszystkie ścieżki prowadzą do Boga, także bez względu na to, co robisz, to jest to okej. Okay. But Krishna clearly says in the Bhagavad Gita, those who worship the demigods go to the demigod, those who worship the ancestors go to the ancestors, and those who worship me come to me. Ale Krishna wyraźnie mówi w Bhagavad Gita, że ci, którzy czczą półbogów, udadzą się do półbogów, ci, którzy czczą przodków, udadzą się do przodków, a ci, którzy czczą mnie, udadzą się do mnie. This is common sense, but people want to show that they're more saintly than anyone. Therefore, they can tolerate all nonsense. To jest zdrowy rozsądek, ale czasem niektórzy chcą pokazać, że są święci niż ktokolwiek, dlatego są gotowi tolerować wszelkie nonsense. But here, Rupa Goswami is advising us not to tolerate. Ale tutaj Rupa Goswami zaleca nam nietolerowanie. Okay, any questions on any of these items? Czy są jakieś pytania odnośnie któregoś z tych punktów? Yes, there is one. One who, once you said one who should what? No, I'm saying that there is one question from Bhakta Thomas. Yeah, I know. I saw it too, but I couldn't read the whole thing. I see. Hare Krishna, dear Maharaj, please accept my obeisances. My question, once you said that we should be able to defeat other philosophies, is it connected to the ninth offense somehow? Should we worry to reveal too much when other side is clearly an atheist? And is it worth to defeat them when they don't accept the arguments? Yeah. Dr. Thomas Czech pyta, drogi Maharaj, proszę przyjmij moje pokłony. Moje pytanie jest takie. Kiedyś powiedziałeś, że powinniśmy być w stanie pokonać inne filozofie. Czy to nie jest jakoś powiązane z dziewiątą obrazą? Czy nie powinniśmy obawiać się, żeby wyjawić zbyt wiele, gdy inna, ta druga strona, którą nauczamy, jest wyraźnie ateistą? I czy warto jest pokonać ich, gdy oni nie przyjmują argumentów? So that's a good question. To dobre pytanie. So we have to be intelligent. What is the Rupa Goswami is advising us? We have to. One should not be neglectful in ordinary dealings. In other words, we have to deal with people respectfully. Rupa Goswami tutaj zaleca, że. Należy z innymi mieć do czynienia tak z szacunkiem, nie należy być negować innych osób w kontakcie z nimi. Lord Jesus told us we should hate the sin, not the sinner. Pan Jezus powiedział, że powinniśmy nienawidzieć grzech, a nie grzesznika.
So the sin is that the people don't know the philosophy properly, but they're speaking like they do know this, the philosophy. Grzechem jest to, że ludzie nie znają właściwie filozofii, ale przemawiają, jakby ją znały. Therefore, we have to decide whether we want to deal with them or not. And if we decide to deal with them, then we should respect them as persons, but we can be very strong in confronting their false arguments. Dlatego przede wszystkim musimy zdecydować, czy chcemy w ogóle zadawać się z tymi osobami, czy nie. A jeśli zdecydujemy, że chcemy, to okazując im szacunek, powinniśmy z całą mocą pokonać ich argumenty. Otherwise, we can avoid them if possible, but sometimes they come into our meetings, but we have to be prepared to give the proper teaching. Możemy ich unikać, na ile to jest możliwe, ale czasem przychodzą oni na nasze spotkania i wówczas musimy tak być przekonani, że dajemy im właściwe instrukcje. Because many of these people, they disrespect the Supreme Personality of Godhead. Wiele z tych osób nie okazuje szacunku najwyższej osobie Boga. They think he doesn't exist. Myślą, że on nie istnieje. So the Lord doesn't like that, and we have a right to be strong to establish that God is a person. Panu się nie podoba to, więc możemy być zdecydowani w ustanowieniu tego, że Bóg jest osobą. Especially if it's our meeting, then we have to present the authorized scriptures in a proper way so that these people will be curved down. Zwłaszcza jeśli jest to nasze spotkanie, wówczas musimy właściwie zaprezentować pisma i tego rodzaju osoby należy ukrócić. Therefore, we want to learn the philosophy, the read Srila Prabhupada's book, so that we can defeat them according to Shastra. Dlatego chcemy, musimy studiować filozofię. Powinniśmy czytać książki Srila Prabhupada, żebyśmy mogli pokonać ich w zgodzie z szastrami. Just like we're quoting Shastra Bhagavad Gita, Krishna says, one who worships me comes to me, one who worships the ancestors goes to the ancestors. So we should know the Gita especially sufficiently that we can defeat these rascals. Tak jak Krishna mówi w Bhagavad Gita, że ci, którzy czczą półbogów, udadzą się do półbogów, ci, którzy czczą mnie, udadzą się do mnie. Także powinniśmy znać, zwłaszcza Bhagavad Gita, byśmy mogli pokonać takich dani. That's okay, Thomas? Tomek, czy to wyjaśnię? Yes, thank you, Hare Krishna Maharaj. Wonderful answer. Okay, next paragraph. Without following the above mentioned 10 principles, one cannot properly elevate himself to the platform of sadhana bhakti or devotional service and practice. Altogether, Srila Rupa Goswami mentions 20 items, and all of them are very important. Out of the 20, the first three, namely accepting the shelter of a bona fide spiritual master, taking initiation from him, and serving him with respect and reverence, are the most important. Następny akapit. Bez przestrzegania tych 10 powyżej wymienionych zasad nie można właściwie wznieść się na platformę sadhana bhakti, czyli służby oddania w praktyce. Razem Srila Rupa Goswami wymienia 20 punktów i wszystkie z nich są bardzo ważne. Wśród tych 20 najważniejsze są pierwsze 3, mianowicie przyjęcie schronienia bona fide mistrza duchowego, przyjęcie inicjacji od niego i służenie mu z szacunkiem i bojaźnią. One nice point here is that those who are practicing sadhana bhakti are on an elevated platform here, and not so easy to come to that platform. Takim jednym wspaniałym punktem tutaj jest to, że ci, którzy pełnią służbę oddania, są na wzniosłej platformie i nie jest łatwo na nią wejść. In order to come to that platform, we have to accept these 20 principles. By wznieść się na tą płaszczyznę, musimy przyjąć tych 20 zasad. So a very small percentage of the people in the material world are ready to take up sadhana bhakti. Bardzo nieznaczny proces ludzi w tym materialnym świecie jest gotowa przyjąć sadhana bhakti. So from our perspective, we should be very respectful that those who are seriously taking up this process, they're rare souls and we should deal with them very nicely. Więc z naszej perspektywy powinniśmy zrozumieć, że osoby, które podejmują proces służby oddania, są rzadkimi duszami i musimy odpowiednio dobrze się z nimi obchodzić.
Prabhupada was always training us to call each other Prabhu and to be respectful to the devotees. Śla Prabhupada zawsze szkolił nas, by zwracać się do innych Prabhu i okazywać sobie nawzajem szacunek. Another point there is that we're on the platform of Sadhana Bhakti, so we can lose that platform if we jump over and think now we're at Raganuga Bhakti, we can do anything we think is pleasing to Krishna. I innym punktem jest to, że teraz, gdy jesteśmy na tym punkcie Sadhana Bhakti, to możemy stracić tą platformę, gdy tak wskoczymy sztucznie na platformę Raganuga Bhakti i tak działając spontanicznie, myśląc, że w ten sposób możemy zadowolić Krishnę. That stage can come, but still it's just like Madhavendra Puri. He came to that stage. Ten etap może się pojawić, tak jak na przykład w przypadku Madhavendra Puriego, on doszedł do tego etapu. Then he said, morning bath, I don't care for you anymore. I don't care for anything. It's just sufficient that I'm serving the son of Nanda. I wówczas on powiedział, żegnajcie moje poranne kąpiele, to już jest wystarczające, że służę synowi Nandy Maharaja. So we can't imitate that. We have to be very careful to follow these principles, these 20 principles. Nie możemy tak sztucznie wejść na tą platformę. Musimy tak troskliwie przestrzegać tych wszystkich 20 wymienionych wcześniej zasad. The next important items are as follows. One should decorate his body with tilak, which is a sign of a Vaishnava. The idea is that as soon as a person sees these marks on the body of a Vaishnava, he will immediately remember Krishna. Lord Chaitanya said that a Vaishnava is he whom, when seen, reminds one of Krishna. Therefore, it is essential that a Vaishnava mark his body with tilak to remind others of Krishna. Następne ważne punkty to 1. Należy dekolorować ciało tilakiem, co jest oznaką Vaishnavów. Te znaki na czele Vaishnavy mają przypominać innym o Krishnie. Pan Chaitanya powiedział, że Vaishnava to ten, który swoim wyglądem przypomina nam o Krishnie. Dlatego jest to ważne, aby Vaishnava znaczył swoje ciało tilakiem, gdyż w ten sposób przypomina innym o Panu. So there's a group, especially here in America, called Krishna West. They're against the wearing Vaishnava, even in their meetings, when they come together, they don't wear Vaishnava tilak. Jest tutaj grupa Vaishnavów, nazywają się oni Krishna West, i oni unikają noszenia tilaka, nawet gdy są na spotkaniach między sobą. According to this item, it's clear that Prabhupada doesn't approve of that. Ale według tego punktu tutaj jest to jasne, że Śla Prabhupada tego nie aprobuje. But anyway, they think that the Western people are something special, and that they have to be dealt with differently. Ale tak czy inaczej, oni myślą, że ludzie na Zachodzie są szczególnie i należy się inaczej z nimi obchodzić. Number two, marking such tilak, sometimes one may write Hare Krishna on the body. Number three, one should accept flowers and garlands that have been offered to the deity and the spiritual master and put them on his body. Number four, one should learn to dance before the deity. Dwa, malując się tilakiem, można czasami napisać na swoim czele Hare Krishna. Trzy, należy przyjmować kwiaty i girlandy, które zostały ofiarowane bóstwu i mistrzowi duchowemu, i nakładać je na swoje ciało. Cztery, należy nauczyć się tańczyć przed bóstwem. So this learning to dance, Prabhupada was teaching us the Swami steps. He liked that, the dancing to be done in a not too frenzied way. Odnośnie tej nauki tańca, Śla Prabhupada nauczył nas tego kroku Swami step, i w ten sposób należy tańczyć w taki niezbyt jakiś wyszukany sposób. Once in Chicago, Śrīla Prabhupāda stopped the kirtan because he didn't like the way the devotees were dancing. Kiedyś w Chicago Śrīla Prabhupāda zatrzymał kirtan, bo nie podobało mu się, jak bhaktowie tańczyli. But the other side is, once in London, 1960, 70 or something, Mukunda
Maharaj, he was a Grihastha at the time, he told Prabhupada that some of the Indians are complaining that the devotees are dancing, or the way the devotees are dancing. Ale kiedyś, około roku 70, Mukunda Maharaj, wtedy jeszcze był Grihastą, on poskarżył się Prabhupadzie, że niektórzy, zwłaszcza Hindusi, nie podoba im się, jak Bhaktowie tańczą. Prabhupada thought about it and he said, but no, I cannot check their ecstasy. Prabhupada zastanowił się przez chwilę i powiedział, nie, nie mogę powstrzymać ich ekstazy. So then we have to be intelligent to see when the dancing is crazy and just, you know, based on false ego, or when it is based on happiness and ecstasy. Także musimy się nauczyć rozróżniać, kiedy taniec jest taki szalony, spowodowany fałszywym ego, czy ten taniec wywołany jest ekstazą. Therefore, it says one should learn to dance before the deity. Dlatego jest powiedziane, należy nauczyć się tańczyć przed bóstwem. Number five, one should learn to bow down immediately upon seeing the deity or the spiritual master. Punkt piąty, należy nauczyć się składać pokłon natychmiast po zobaczeniu bóstwa czy mistrza duchowego. Number six, as soon as one visits the temple of Lord Krishna, one must stand up. Number seven, when a deity is being born for a stroll in the street, the devotee should immediately follow the procession. Sześć, skoro tylko odwiedza się świątynię Pana, Krishna należy wstać. Siedem, kiedy bóstwo jest wynoszone na spacer, na ulicę, Bhakta powinien natychmiast dołączyć do procesji. So in this connection, Prabhupada says, number seven we read. We read number seven? Yes, without this, okay. What's in brackets. Yeah, okay. In this connection, it may be noted that in India, especially in Vishnu temples, the system is that apart from the big deity, who is permanently situated in the main area of the temple, there is another set of smaller deities which are taken in procession in the evening. In some temples, it is the custom to hold a big procession in the evening with a band playing and nice big umbrella over the deity who sit on a decorated throne on the cart or palanquin, which is carried by devotees. The deity comes out onto the street and travels in the neighborhood, while the people of the neighborhood come out to offer prasadam. The residents of the neighborhood all follow the procession, so that it is a very nice scene. When the deity is coming out, the servitors of the temple put forward the daily accounting before them. So much was collection, so much was expenditure. The whole idea that the deity is considered to be the proprietor of the whole establishment, and all the priests and other people take care of the temple are considered to be the servants of the deity. The system is very, very old and is still followed. So therefore it is mentioned here that when the deity is on a stroll, the people should follow behind. I Prabhupada tu pisze w nawiasie wyjaśnienie. W związku z tym można zauważyć, że w Indiach, szczególnie w świątyniach Vishnu, poza dużym bóstwem, które jest na stałe zainstalowane w głównym miejscu w świątyni, jest pana mniejszych bóstw, które wyprowadzane są wieczorem na procesję. W niektórych świątyniach jest zwyczaj urządzania wieczornych procesji. Biorą w niej udział muzycy, a bóstwo usadowione jest na pięknie dekorowanych tronach pod baldachimem, albo na wozie, albo na lektyce kłaniesiona jest przez baktów. Bóstwa wyprowadzane są na ulicę i obwozi się je w okolicy świątyni, podczas gdy ludzie z sąsiedztwa wychodzą ze swych domów, aby ofiarować prasada. Wszyscy oni biorą udział w procesji, więc jest to rzeczywiście piękny widok. Kiedy bóstwo wychodzi na zewnątrz, osoby obsługujące świątynię przedstawiają mu rachunki z danego dnia. Taką sumę zebrano dzisiaj w świątyni, a takie były wydatki. Jest tak dlatego, że bóstwo jest uważane za właściciela całej świątyni, a kapłani i inne osoby opiekujące się świątynią są uważani za sługi bóstwa. System ten jest bardzo, bardzo stary i nadal jest przestrzegany. Dlatego powiedziane jest tutaj, że kiedy bóstwo wyprowadzane jest na przechadzkę, ludzie powinni dołączyć do procesji. Number eight, a devotee must visit a Vishnu temple at least once or twice every day, morning and evening. In Vrindavan, the system is very followed very strictly. All the devotees in town go every morning and evening to visit different temples. Therefore, during these times, there are considerable crowds all over the city. There are about 5,000 temples in Vrindavan city. A
Of course, it is not possible to visit all the temples, but there are at least one dozen very big and important temples which are started by the Goswamis and which should be visited. 8. Bhakta musi odwiedzać świątynię Vishnu przynajmniej raz albo dwa razy dziennie, rano i wieczorem. System ten jest bardzo ściśle przestrzegany we Vrindavanie. Wszyscy bhaktowie z tego miasteczka każdego ranka i wieczoru odwiedzają różne świątynie, dlatego w tym czasie w mieście jest duży ruch. We Vrindavanie znajduje się około 5000 świątyń. Oczywiście odwiedzenie wszystkich świątyń jest rzeczą niemożliwą, ale jest co najmniej 12 bardzo dużych i ważnych świątyń, które zostały założone przez Goswamich i które powinno się odwiedzać. Number 9. One must circumambulate the temple building at least 3 times. In every temple there is arrangement to go around the temple at least 3 times. Some devotees go around more than 3 times, 10 times, 15 times, according to their vows. The Goswamis used to circumambulate Govardhan Hill. Należy przynajmniej 3 razy okrążać świątynię. Jest to regułą w każdej świątyni, że okrąża się ją przynajmniej 3 razy. Niektórzy bhaktowie robią to więcej niż 3 razy, 10 razy, 15 razy, w zależności od swoich ślubów. Goswami zwykle okrążać wzgórze Govardhana. Number 10. One should circumambulate the whole Vrindavan area. Number 11. One must worship the deity in the temple according to the regular principles, offering arti, prasadam, decorating the deity, etc. These things must be observed regularly. Number 12. Rendering personal service to the deity. Number 13. Singing. Number 14. Sankirtan. Number 15. Chanting. Number 16. Offering prayers. Number 17. Reciting notable prayers. Number 18, tasting Mahaprasadam, food from the very plate before the deity. Number 19, drinking Charnamrita water from the bathing of the deity, which is offered to guests. Powinno się również okrążać cały teren Vrindavany. 10. Bóstwo w świątyni należy czcić odpowiednio do zasad, ofiarowanie arati i prasada, dekorowanie bóstwa i tak dalej. Tych rzeczy należy przestrzegać regularnie. 11. Należy pełnić osobistą służbę dla bóstw. 12. Należy śpiewać. 13. Należy pełnić sankirtana. 14. Należy mantrować. 15. Powinno się ofiarować modlitwy. 16. Powinno się recytować znane modlitwy. 17. Należy przyjmować mahaprasada, pokarm pochodzący z talerza ofiarowanego bóstwom. Number 20, one must smell the incense and flowers offered to the deity. 21, one must touch the lotus feet of the deity. 22, one must see the deity with great devotion. 23, one must offer arti at different times. 24, one must hear about the Lord and his pastimes from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar books. 25, one must pray to the deity for his mercy. 18. Należy pić czarnamrytę, wodę pochodzącą z kąpieli bóstw, którą ofiarowuje się gościom. 19. Należy wąchać kadzidła i kwiaty ofiarowane bóstwu. 20. Należy dotykać lotosowych stóp bóstwa. 21. Należy patrzeć na bóstwo z wielkim oddaniem. 22. Po różnych polach dnia należy ofiarować arati, aratrika. 23. Należy słuchać o Panu i jego rozrywkach ze Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita i podobnych książek. 24. One must pray to the deity for his mercy. 26. One should remember the deity. 27. One should meditate upon the deity. 28. One should render some voluntary service. 29. One should think of the Lord as his friend. 30. One should offer everything to the Lord. 31. One should offer a favorite article as food or a garment. 32. One should take all kinds of risks for Krishna's benefit. 33. In every condition, be a surrendered soul. 34. Pour water on a tulasi tree. 24. Należy prosić bóstwo jego łaskę. 25. Należy pamiętać bóstwo. 26. Należy medytować o bóstwie. 27. Należy dobrowolnie pełnić ci jakąś służbę. 28. Należy myśleć o Panu jako o swoim przyjacielu. 29.
Należy wszystko ofiarować Panu. 30. Należy ofiarować jakieś ulubione przedmioty, takie jak pożywienie albo szaty. 31. Dla uroczystości Kryszny należy podejmować wszelkiego rodzaju ryzyko i czynić wszelkie starania. 32. Należy być podporządkowaną duszą w każdych warunkach. 33. Należy podlewać wodą drzewko tulasi. Number 35. Regularly hear Srimad Bhagavatam and similar literatures. 36. Live in a sacred place like Mathura, Vrindavan, or Dwarka. 37. Offer service to Vaishnavas. 38. Arrange your devotional service according to your means. 39. In the month of Kartik, make special arrangements for special services. Number 40. During Jamastami, observe a special service. 41. Do whatever is done with great care and devotion for the deity. 34. Należy regularnie słuchać Srimad Bhagavatam i podobnej literatury. 35. Powinno się żyć w świętym miejscu, takim jak Mathura, Vrindavana albo Dwaraka. 36. Należy pełnić służbę dla Vaishnavów, Bhaktów. 37. Należy pełnić służbę oddania odpowiednio do swoich możliwości. 38. W miesiącu Kartika, październik, listopad, powinno się postarać o jakąś szczególną służbę. 39. Podczas Janmastami, czas pojawienia się Kryszny w tym świecie, powinno się pełnić jakąś szczególną służbę. 40. Wszystko, cokolwiek robione jest dla bóstwa, musi być robione z wielką troską i oddaniem. 42. Relish the pleasure of Bhagavatam, reading amongst devotees and not amongst outsiders. 43. Associate with devotees who are considered more advanced. 44. Live in the jurisdiction of Mathura. 41. Powinno się znajdować przyjemność czytania Srimad Bhagavatam w towarzystwie bhaktów, a nie w towarzystwie laików. 42. Powinno się obcować z bhaktami, którzy są uważani za bardziej zaawansowanych. 43. Należy intonować święte imię Pana. 44. Powinno się żyć w okręgu Mathury. Now the total regulated principles come to an aggregate of 64 items. As we have mentioned, the first are the primary 10 regulated principles. Then come the secondary 10 regulated principles. And added to these are 44 other activities. So altogether, there are 64 items for discharging the regulated principles of devotional service. Out of these 64 items, 5 items, namely offering water to the Tulasi tree, hearing Srimad Bhagavatam, associating amongst the devotees, Sankirtan, and living in Mathura are very important. W sumie liczba tych zasad wynosi 64. Jak wspomnieliśmy, pierwszą grupą stanowi 10 podstawowych zasad regulujących, następnie dochodzi do tego jeszcze 10 innych zasad i 44 inne dodatkowe czynności, więc łącznie jest 64 punkty dla praktycznego pełnienia służby oddania zgodnie z zasadami. Spośród tych 64 punktów ogromne znaczenie ma 5, mianowicie czczenie bóstwa, słuchanie Srimad Bhagavatam, obcowanie z bhaktami, sankirtana i zamieszkanie w Mathurze. 64 items of devotional service should be include all of our activities of body, mind and speech. As it was stated in the beginning, the regulated principles of devotional service enjoin that all of our senses must be employed in the service of the Lord. Exactly how they can be thus employed is described in the above 64 items. Now, Sri Rupa Goswami will give evidence from different scriptures supporting the authenticity of many of these points. Te 64 punkty odnośnie służby oddania powinny obejmować wszelkie czynności naszego ciała, umysłu i mowy. Jak oznajmiono na początku, te regulujące zasady służby oddania nakazują, że wszystkie nasze zmysły muszą być zaangażowane w służbę dla Pana. A to, jak mogą one zostać zaangażowane, zostało opisane w powyższych 64 punktach. Teraz Śrila Rupa Goswami poda dowody z różnych pism potwierdzające autentyczność wielu z tych punktów. Jai Śrila Rupa Goswami ki. Jai. Okay, any questions, comments? Są jakieś pytania, komentarze?
We finished the chapter. Skończyli rozdział. Pooja, Lalita. Hare Krishna, Deva Maharaj. Please take my obeisances. I have put a question about 35 item. To live in Vrindavan and on another side we are impure. And what must we do? Chciałem zapytać odnośnie tego 35 punktu, który mówi, że powinno się zamieszkać we Vrindavan, ale z drugiej strony jesteśmy nieczyści, więc co powinniśmy robić? So we Vrindavan means where Krishna is being worshipped. So if we live in a temple, that's as good as living in Vrindavan. Or if we make our house a temple, that's also like living in Vrindavan. Vrindavana oznacza miejsce, w którym czczony jest Krishna, więc jeśli mieszkamy w świątyni, jest to tak samo dobre jak życie we Vrindavan. Czy nawet jeśli z naszego domu uczynimy świątynię, to też mieszkanie tam jest traktowane jako mieszkanie we Vrindavan. Okay, next question. Następne pytanie. Ja chciałam się zapytać, Shaila Gata z tej strony, chciałam się zapytać, czy jest jakaś różnica między służeniem bóstwu instalowanemu, a służeniem bóstwu nieinstalowanemu? Shaila Gata Mataji is asking, is there any difference between worshipping deity of Krishna that is installed and the deity of Krishna that is not installed? Yeah, there is some difference in the standard that we have to follow. Tak, jest różnica w standardach, których musimy trzymać. The deity is installed, then there's a standard that is set. We should stick to that, otherwise it becomes an offense in the deity worship. Jeśli bóstwo jest instalowane, to musimy przestrzegać bardzo wysokich standardów. W przeciwnym razie jest to obrazem wobec czczenia bóstw. So if we have a home deity that's not installed, we should also set some standard and try very conscientiously to follow that standard. Jeśli jednak w domu mamy jakieś bóstwa, które nie są instalowane, to też powinniśmy ustalić sobie jakiś standard i tak świadomie się trzymać tych standardów. Next. Następny. Guru Maharaj, there is one message from Vilasa Manjari. She is saying, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. By Krishna's mercy, we all got the best present from Krishna, such a spiritual master like you. Thank you, Krishna, Vilasa Manjari Mataji is asking, Vilasa Manjari Mataji pyta, że dzięki łasce Krishny dostaliśmy na przykład takiego wspaniałego mistrza duchowego, jakim ty jesteś. But also the best present for birthday is to get your mercy. I także najlepszym prezentem na urodziny jest dostanie twojej łaski. Please bless our sincere and serious devotee to reach a level of pure devotional service as fast as possible. And she's speaking about Mataji Lalita. She has birthday today. I jako że Mataji Lalita ma dzisiaj urodziny, to Vilasa Manjari Mataji prosi o błogosławieństwa szybkiego postępu dla Lality. Happy birthday, Mother Lalita. Szczęśliwych urodzin, Matko Lalito. Jai Gurudev. Hare Krishna. So, yes, we want to please Srila Prabhupada. So I see you all as Prabhupada has sent you to me to make me more serious about my commitment to his mission. Tak, wszyscy chcemy zadowolić Śrila Prabhupada, także ja widzę was, moich uczniów, jako osoby, które przysłał mi Śrila Prabhupada, żebym tak był bardziej zadedykowany w mojej służbie dla mojego mistrza duchowego. And by your sincere, you can say, taking up this process, it makes me also more responsible and more closer to Śrila Prabhupada. I wasze szczere przyjęcie tego procesu sprawia, że ja także jestem poważniejszy i bliższy mojego mistrza duchowego Śrila Prabhupada. Just like you're thanking me, I'm also thanking you for being sincere followers of Śrila Prabhupada and Krishna. Więc tak jak wy dziękujecie mnie,
Ja dziękuję wam za to, że jesteście szczerymi zwolennikami Szlata Upada. And Krishna. I Krishna. Anyone else? Ktoś jeszcze? Guru Maharaj, Hare Krishna, I have a question. If you have at home home deities, is it enough to bow down them in the morning, in the evening, not every time you enter the room, because you spend quite many time, you go up and down, it's not like physically temple, because it was one of the points of these 44 principles. Jedną z tych zasad wymienionych w tym rozdziale było, że należy kłaniać się przy wejściu do świątyni. Więc pytanie jest takie, że jeśli mamy domowe bóstwa, to czy wystarczy pokłonić się tylko raz rano i raz wieczorem, dlatego że nie jest praktyczne, żeby za każdym razem się kłaniać, bo tak ciągle wchodzimy i wychodzimy z tego pokoju. Now, if you have home deities, then you can make your own standard. So if you're doing once, twice a day, that's okay. Gdy masz domowe bóstwa, to sam ustalasz swoje standardy, także jeśli kłaniasz się raz czy dwa razy dziennie, to jest to okej. Okay. Anyone else? Ktoś jeszcze? I have a question that it was suggested a few meetings back ago that someone suggested that if we, first thing we wake up in the morning, if we loudly chant Hare Krishna, you know, and for some time there's the Maha Mantra, then our whole day would be better. Did anybody make that experiment and did it work? Ja mam pytanie. W ostatnią niedzielę ktoś zasugerował, że gdy rano się budzimy i tak natychmiast po przebudzeniu intonujemy Hare Krishna, to sprawia, że cały nasz dzień jest lepszy. Więc chciałem zapytać, czy ktoś zrobił ten eksperyment? Induleka tried that? Induleka próbowała z tego? Tak, próbowałam. Moje doświadczenie jest takie, że bardziej mogę się skupić na intonowaniu. Nie mam... Moje oczy jeszcze są takie zaspałe i słyszę tylko Mahamantrę, no chyba, że zasnę. Yes, I tried it, and my experience was that I could very much concentrate on this chanting. My eyes, I'm not fully woken up yet. Eyes are a bit not working properly, so I could really concentrate on this chanting, unless, of course, I fall asleep again. I have to admit, I haven't tried it yet. Ja muszę przyznać, że jeszcze tego nie spróbowałem. Did anybody else try it? Ktoś inny z tego spróbował? Mataji Vrinda Devi commented that she is living in the ashram and directly when they woke up, they put kirtan and then they go directly to Mangalarti. Yeah, but they put the kirtan on the tape, but what about, that's different than chanting yourself. Tutaj na Mataji napisała, że mieszka w ashramie i tam mają taki system, że od razu włączają kirtan i potem idą na Mangalarati. Ale Maharaj komentuje, że to co innego, jak się włączy taśma, a co innego, gdy się samemu mądruje. Okay, so sorry, I tried, but I cannot say there is some big difference. I prefer to chant 16 in the morning, not just like, loud runs when you just woke up. Ja próbowałam to, ale mi się bardziej podoba, jak mogę wszystkie 16 rund wymetrować w jednym kawałku, a nie tak, gdy na początku, zaraz po przebudzeniu metruję tam jakąś rundę. So there's something from this in Russian here? What is that? Yes. Mataji Vrinda Devi is writing that they try, but it's not always convenient because in ashram some devotees are still sleeping. Yeah. Mataji Lalita mówi, że oni to próbowali, ale to nie jest praktyczne, gdy się mieszka w Aframie, dlatego że niektóre osoby jeszcze nadal śpią. Okay, well, I want to leave now, unless there are any other points. Także jeśli nie ma teraz ważnych punktów, to chciałbym teraz już pójść. Shri Prabhupada ki. Jai. Shri Vikram Maharaj ki. Jai. Jai.
Dziękujemy Ci, Prabhu Shivananda. Proszę bardzo, Mataji.